Tak więc, proszę Państwa, oblot modelu PITS S12, 15 benzynka, pilot Mirek K. Proszę spojrzeć, jak mu się nogi trzęsą. Ciągnij, ciągnij, ciągnij. Oddaj, oddaj trochę. Spokojniej. Nie tak nerwowo. Że się zeschizowałem trochę i nie nagrałem tego. Spokojnie, spokojnie. Za ostro, nie zaciągnij. Delikatnie. Zrób sobie parę kółek i wyląduj. Za mocno go w górę ciągnąłem. No, za ostro mu dałeś trochę, no. Zaraz się zwalił na skrzydło, nie? Ale ładnie, dałeś sobie radę, pogratulować. Wyłącz sobie duale na wysokości. Bo startowałeś pewnie na full, co? Nie. Wyłączyłeś se? No. Zobacz, jak on reaguje ostro, co? Na niewielkie wychylenia. O, już widzę. Cię pobiera. Gdzie on jest? Nie wymaga trymowania. Nie, chyba leci w górę. No, kliki. Chociaż pod wiatr, nie? Nie, on nie powinien. Nie? Chociaż może lekko pod wiatr zadzierać, to fakt. Nie, chyba jednak zadziera. Co? Zadziera. Zadziera? Kurde, ja go prostuję, ten wiatr. To jednak, wiesz, mały model ma jednak małe skrzydła, nie? To też reaguje inaczej na ten wiatr. Kliknij sobie, zrzucę dwa kliki na wysokości. Znaczy zawsze, mi się wydaje, mi zawsze było lepiej przytrzymywać model na przykład na sterze, gdy cisnął w dół, nie? Niż mu oddawać, żeby leciał prosto. Co tak przebiera? A, zrób sobie podejście. Faktycznie. To do tyłu chodź, do tyłu. Do krawędzi tego. Aha. Podejdziesz, tylko nie zaciągaj. Daj mu opadać swobodnie. Daj mu opadać. O, daj mu opadać. I przed ziemią go lekko zaciągnij. Bardzo ładnie.